Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, no cóż, dzisiaj w ogóle nie będzie trasy, ponieważ chciałem powiedzieć słów kilka o ekonomii. Wiem, że temat może niezbyt ciekawy, ale bez tego się nie obejdzie, ponieważ jakkolwiek jest to symulator ciężarówki, to ciężarówki nie biorą się w nim znikąd i trzeba je kupować. W związku z tym potrzebne jest nam to tutaj euro. Czy co kto ma ustawione, mogą być złotówki. Więc tak, słów kilka o tym, jak zrobić, żeby w miarę szybko zarobić, bez żadnych modów, bez żadnych oszustw, ale też i bez jeżdżenia godzinami, jeżeli ktoś chciałby szybko zmieniać ciężarówki, czy powiedzmy no, kupić sobie coś tam, no to polecam sposób prościutki, no niestety niedostępny od razu, bowiem warunkiem jest posiadanie co najmniej dwóch garaży. Właściwie starczy jeden, ale wtedy trzeba jeździć. Natomiast mając dwa garaże, w ogóle nie trzeba jeździć. Oczywiście nie mogą to być garaże puste, muszą być kierowcy. Ja w tej chwili mam już trzy garaże. Ten garaż w Lińcu kupiłem w zasadzie po to, żeby mieć miejsce na nowe ciężarówki. Znaczy wrocławski unowocześniłem po to, żeby mieć miejsce na nowe ciężarówki, a ten w Lińcu, jak widać, oprócz Mercedesa, który tam był na początek, jest wyposażony wyłącznie najtańszy sprzęt. No cóż, ekonomia. Ten ma przynosić tylko pieniądze. W tej chwili właśnie jestem w Bergen, kupiłem sobie garaż, który na razie jest puściutki jak bęben od złosa. No i trzeba by go szybko zapełnić, ponieważ no, w sumie starczyłoby na jedną ciężarówkę już. No, chociaż może niekoniecznie, bo potem może zabraknąć na kierowcy. Jak to robię? Otóż przeprowadzam sobie szybkie podróże między garażami. No, najlepiej najdalej od siebie oddalonymi, ponieważ zajmuje to najwięcej czasu. I spójrzmy, co się dzieje. Jeszcze dobrze nie wyruszyłem. I już z 90 zrobiło się 190. Nic prostszego. Znaczy, dobrze. Szkoda też jeździć po próżnicy, w związku z tym do garażu w Bergen dokupimy sobie ciężarówkę. Póki co są to ciężarówki najtańsze. Ale te nie są tanie. Tak, najtańsze są chyba Iveco. Ponieważ mam już ich kilka, więc nie muszę tam jeździć. Kup miejsce Bergen, ponieważ tylko tu mam miejsce. Ok. Teraz tylko kierowcę. Biorę pierwszych z brzegu, ponieważ i tak w sumie kiedyś ich zabraknie, tak jak już kiedyś też wspominałem. Pierwsze, czego nam zabraknie w naszej rozwijającej się firmie, to kierowcy. Ok. W sumie starczyłoby na kolejną ciężarówkę. No właściwie czemu nie? Właściwie czemu nie? Online 95. No nie wiem, czy to starczy na kierowcę, bo za kierowcę też trzeba zapłacić.
No ale trudno. Ok, zostaliśmy bez pieniędzy. No cóż. I teraz, no co robimy? Znowu odbywamy szybką podróż. Mieliśmy Linz, do Bergen jest najdalej. Szybka podróż. Tak. 79 tysięcy. Czasem jest więcej, czasem mniej. To wszystko zależy od tego, jakie trasy udało nam się kierowcom. Garaż. Tak, będzie Bergen, to z powrotem do Lincu. Okej. Okay. No proszę, już mamy 200 tysięcy. Tak, kupujemy kolejną ciężarówkę. Oczywiście ja nie będę się też tak bawił tu bez końca, bez obawy. Zamierzam też dzisiaj pożegnać się z moim Iwekiem. Ja dlatego sobie w Bergen zostawię jedno miejsce. W tej chwili nie da się. Nie, na agencja pracy najpierw. Okej, okay, Daniel. A, skoro wszystko jedno, to taką piękną. Proszę bardzo, żeby nie było. Zostało nam 105 tysięcy. Czyli Bergen modernizuj, tak. O, no, niestety. Chociaż ja wiem, czy niestety, no, garaż w Bergen jest troszkę inny niż pozostałe. Wow! Jaką ma fototapetę. Być może podjeżdżając wygląda to nieźle. W ten sposób patrząc chyba troszkę mniej. No, ale garaż jest fajny. No i ma stację benzynową, co w drugiej Norwegii nie jest bez znaczenia. Ale okej, nie mamy pieniędzy. Jesteśmy w Bergen, więc do Lincu. Szybka podróż. Tak. Jeszcze dobrze nie wyruszyliśmy. A, tym razem się nie zdążyło wyświetlić. Chyba odbyłem szybką podróż. Stąd, gdzie byłem, tam, gdzie byłem. Czyli gdzie jestem? W Lincu. Okej. Czyli z Lincu. No, Bergen. Tak. 146 tysięcy. Oczywiście wystarczy na kolejną ciężarówkę. No nie. Menadżer. Dealer. Iveco. To Iveco kupon najtańszy. Stralis, proszę bardzo. Tutaj. Ok. Okej. Tak, teraz jeżeli nie chcę swojej zamieniać, albo trochę jest bardziej wypasiona niż zwykle, to muszę sobie zostawić miejsce, ale też nie mam za dużo pieniążków, więc do Lincu. Szybka podróż, tak. Tym razem chciałem kupić sobie naprawdę
wypasioną, więc chyba jeszcze jedna szybka podróż i już idziemy kupować. A gdzie byłem? Nic, dobrze. Czyli do Bergen i tam. Ok, mamy 306 tysięcy. No i w zasadzie od tej pory już każda nasza trasa wiąże się z tym, że powiedzmy przy jakiejś trasie 1000 km dodatkowe 100 tysięcy trafia nam na konto. Więc już w tym momencie poziom mniej więcej 25, bo mogłem to zrobić troszkę szybciej, 26, czyli około 40 godzin, 45 godzin gry. I już w zasadzie przestajemy myśleć o pieniądzach, bo zawsze możemy tę operację powtórzyć kilka razy. Później już zakładam oczywiście garaże bardzo często, póki są kierowcy, zakładam, znaczy wyposażam je w ciężarówki. No ale generalnie raczej służą już tylko do tego, żeby być stacjami benzynowymi. No, to zależy, może ktoś zbiera ciężarówki, a za wiele tu zbierania nie ma. Więc teraz, tak, teraz kupię ciężarówkę dla siebie. I co by to miało być? Volvo, Volvo. Volvo w Göteborgu. Tu już odwiedzę dealera. Oczywiście nie będzie to Volvo najtańsze. Poproszę. A takie trochę bardziej wypasione. No 600 koni, bo akurat Volvo ta tutaj cyfra to nie model, a moc silnika. Aha, w międzyczasie nim dojechałem do Göteborga, do salonu, już mi wzrosło czy kolejne czy dyszki. Kabina no nie może być większa, więc nie. Podwozie. Prawdę powiedziawszy, to z takim podwoziem bardzo często się tankuje. Z takim rzadziej. A nie jeżdżę z takimi prędkościami, żeby było mi to potrzebne. Więc tak, tańsze troszkę, 19 tysięcy. Silnik 750 koników. Tu niewybornie wielki, mógłby być większy w sumie. Kabina, no przecież nie taka, tylko ekskluzywna. Bo troszeczkę bardziej stonowana. Patrzę na te żółte warianty, ale tego nie widać. Także ok, kolorek też na pewno nie taki. Czy ja chcę coś w tym rodzaju? Jeszcze jakieś tam są malowanka. Ale bardziej mi się podobają te. To moje ulubione. Oczywiście no może nie aż tak biało. Troszkę. No i troszkę. Natomiast te maziaje. No, może takie. Bomba. A co ta gwiazdka? Że? Dobra. Nieistotne, ale może jednak takie, co? Szyku trochę zadać. Ten jest fajny. Wow. Okej, można do Opola jechać na zlot.
Troszkę tubę sobie może jednak. No ja za nimi nie przepadam, ale bo ja wiem. Jest w komplecie. Ok, dobrze, niech będzie. Może jakąś jednak rampeczkę na lampy. Dobra, nie będzie. Teraz jak już mam to, to może sobie tak, tak. Okej. Dobrze, teraz może trąby jerychońskie. A co? Dobrze. Teraz kółeczka urody prześlicznej. Jeszcze nie najśliczniejsze jakie są. Może wypasioną piast zamiast dekielka. Co? Czerwona wygląda nieźle. Z drugiej strony dekielek. Bo ma swój dekielek? A. No okej, dobra, nie będzie. Z tyłu będzie wypasiona piasta. A, nakrętki. Nie, nakrętki to chyba przegięcie trochę, chociaż. A czemu nie? Proszę bardzo, ładne nakręteczki. Tu też. Nie piasty, tylko nakrętki chciałem wymienić. Okej. Klamki malowane. Czy chromowane? Nie, malowane lepsze. Lusterka malowane, stokowo chromowane. Dobra, nie mamy malowane. Drabinka. Wypasek, proszę bardzo. To już tak naprawdę będzie. W dobrą stronę idziemy. Valhalla. I co do tego można? Nowego? Ocean wydechów. Nie podoba mi się. Może taki. A tylko z jednej strony jest. A również mi się nie podoba. Okej, to chyba będzie już. Myślę wszystko. Droższe, no niech, ale jest. Globy trotuar. Może taki? Nie, nie będzie globy trotuar. Znaczy globy troter. Wiem. Proszę tylko bez tego. No. 285 tysięcy. Zakup. Oczywiście, że chcę starą odesłać to. Okej. Wielu chwil radości. No okej, na pewno. Obejrzyjmy ją sobie na tle Göteborga szwękującego, jak mówiłem, kamerzyści. Jeju, zwykłe opony. Nie, tak nie może być. Jadę je wymienić. Ale zanim pojadę je wymienić, czy ten lakier jest satynowy, czy nie?
mi się wydaje. Okej, chyba mi się wydaje. Zanim pojadę je wymienić, trzeba zatrudnić kierowcę do mojego. A czemu oni się pojawiają 08, a one są na dalszych miejscach? Tak nie będzie, panowie. Teraz proszę panie. Tu mamy dwa miejsca. Ta pani też już dłużej czeka. Proszę bardzo. Okej. 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 Chyba warsztat jest za rogiem. Świetny, soczysty dźwięk. Tak, to była właśnie moja zawsze ulubiona ciężarówka. Żeby uniknąć tego całego tu szwękowania, chyba jednak wrócę do 300%. Żeby troszkę to jakoś gładziej wyglądało, bo przecież tak naprawdę w performansie niewiele zmienia. Nie uda mi się trafić. No nie da się, po prostu powtórz z przedniej opony. No przednia jest taka trochę za ten. No teraz będzie. Okej, dobra. Tak. To wszystko w tym odcinku ekonomicznym. Jak widać, zapewniłem sobie wpływy, kupiłem sobie ciężarówkę. Sposób może nie jakiś tam hakerski, czy cokolwiek w rodzaju, korzysta wyłącznie z ekonomii i mechaniki gry. No ale to niestety, znaczy niestety, niektórzy podejrzewam lubią tę część gry, jak zdobywanie pieniędzy i zarządzanie firmą, choć w tym wypadku akurat są zapewne gry lepsze, bardziej ukierunkowane, no ale tutaj tak jest jak jest. Trzeba sobie z tym jakoś radzić, bądź się tym cieszyć. Ja troszkę się z tego cieszę, bo no, ja zawsze lubię, jak mi tam coś wpływa. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych, w których już sobie będę troszkę mniej opowiadał o pieniądzach, bo je już będę miał, ponieważ to już właśnie jest ten etap, kiedy można powiedzieć, że pieniądze nas nie martwią. Tak, do zobaczenia w drodze. Zapraszam też do oglądania moich pozostałych gameplay. Tudzież mam jeszcze nowy projekcik, taki troszkę z innej beczki, ale to jak już z nim ruszę, to wtedy również was zaproszę. Do zobaczenia.